Proszę, nie widzę w tym nic takiego. Każdy może wejść na stronę starostwa i proszę Państwa, tam są zarobki wszystkich dyrektorów oraz osób, które wydają decyzje. Ja pracuję nie od godziny 7.30 do 15.30, tylko ja już jestem takim rannym ptaszkiem i już jestem przed 7 w pracy. I często jest tak, że 6-7 też wychodzę, bo jeżeli mamy komisję i pracownicy są na komisjach, to ja jestem również przewodniczącą powiatowego zespołu do spraw orzekania, więc tutaj ja uważam, że również jest konieczny jak gdyby mój udział i dopilnowanie tego wszystkiego, obecność na tych składach, bo bywają różne sytuacje. Proszę nam wierzyć, że osoby, które do nas przychodzą, interesanci, proszę Państwa, to jest jeszcze jedna sprawa, też bym chciała o tym powiedzieć. Pracownicy urzędów, którzy mają duży kontakt z interesantami, im się naprawdę należy dobre wynagrodzenie. Jeżeli chodzi o powiatowy zespół do spraw orzekania, naszymi interesantami są osoby chore fizycznie, psychicznie, to są członkowie ich rodzin, czasem naprawdę nie wiadomo, z kim jest tutaj łatwiej rozmawiać. Także ja myślę, że i jedno, co muszę powiedzieć, starałam się i myślę, że mi się to udało, wprowadziłam naprawdę dobre zasady, jeżeli chodzi o stosunek do interesantów. Mamy tutaj przychylne opinie na temat obsługi. Ja również zawsze jestem dostępna dla naszych interesantów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Proszę Pana, ja pracowałam już we spółkach również prywatnych i tam się pracowało na przykład od godziny 7 do 21.30, kiedy szły wysyłki i było trzeba zostać, póki ostatni tir nie odjechał, to ja nie mogłam iść do domu. Ja miałam klientów niemieckojęzycznych i ja po prostu przez 2-3 dni w tygodniu pracowałam właśnie od 7 do 21.30. Ja myślę, że jeżeli ktoś już ma doświadczenie pracy w przemyśle, to naprawdę go nic nie przestraszy. Proszę mi wierzyć. To jest twarda szkoła życia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kandydaci, zobowiązaliśmy do odpowiedzieć na 2 pytania, odpowiedzieć na 3. Powoli też zbliżamy się do tej ustalonej godzinnej granicy czasu, którą wyznaczyliśmy na debatę. Nie wiem, czy jest jeszcze wola odpowiedzi na jedno pytanie? Czy... Pan Karteś, no? Tak, panie pośle, jak wszyscy. To ja się ciebie. Nie, panie pośle, to szanowni ze sobą konkurencję i zadają. Szanowni Państwo, Szanowni Kandydaci, kampania wyborcza ma swoje prawa. Ważne, żeby toczyła się w smaku i w granicach praw. To wszystko, co Państwo dzisiaj prezentują, czy rozmawiają, właśnie po to przyszedłem posłuchać. Bo konkurencji trzeba umieć słuchać i wyciągać jak najlepsze wnioski. To, co słuchałem dzisiaj na temat funkcjonowania kultury w mieście, jestem zbudowany. Łącznie z tą sugestią, o której mówiła Pani Małgorzata, że kultura musi zaglądać do 3 peryferyjnych dzielnic miasta. To mi się zgadza. W związku z powyższym widać, że można rozmawiać. Rzecz tylko w tym, żebyście Państwo chcieli ściągnąć zasłonę bicia tylko w jednego. Bo Pan Dariusz Bilar, Pan Radny Robert Gaweł podejmują te decyzje. Jak sądzicie Państwo, to co Pani Małgorzata czytała, to podejmuje o tym uchwałę w mieście. Prezydent miasta jednoosobowo? Radni. I Sojusz Lewicy Demokratycznej jako zaplecze pana prezydenta miało 6 radnych. Rada jest 23-osobowa. W tej radzie byli przedstawiciele Platformy, Ziemi Gnieźnieńskiej i PiS. I on zawsze musiał być większość do tego, żeby podejmować. Więc ludzie musieli dostrzegać nie z zaplecza Sejmu, tylko z tych konkurencyjnych partii, które stworzyły własną koalicję na rzecz innego działania. Nie powiem przeciwko komuś. Własną. I podejmowali te decyzje, bo dostrzegali jakieś cień nadziei. Jakieś cień nadziei. Dlatego też chciałbym zadać pytanie właśnie. W szczególności właśnie do pani Cichomskiej, która powiedziała w ten sposób. Warto brać kredyty, jeśli jest inwestycja, która daje przyszłość.
Starostwo powiatowe zaciągnęło prawie 7 milionów kredytów w okresie kryzysu na rozbudowę administracji. Bez złotówki zewnątrz. Cichutko, spoko. Bez złotówki zewnątrz trzeba to spłacić tak samo, jak i wszystkie inne. I drugie pytanie do pana posła Dolaty i również do pana posła, do pana Pilaka przyszłości. Do posła, mówię przyszłości. I do pana Roberta Kapa. W ostatnich trzech dniach na Gnieźnieńskim rynku i innych pojawiło się ciekawe hasło. Ani PiS, ani PO, tylko nasza ziemia gnieźnieńska. Takie hasło przez ziemię gnieźnieńską. Jak można odebrać po trzech latach wspólnego rządzenia, wspierania pana Krzysztofa Ostrowskiego przez Platformę i w pewnym momencie przez PiS, zdobył ten urząd, nigdy nie wygrał wyborów, nigdy. Raz rządził z SLD, raz z PiS-em, raz z Platformą, raz z Samoobroną, że zawsze do władzy. A teraz mówi panowie, dość pan ma, dość tym, który jest w ziemi gnieźnieńska, zresztą chciałbym, żeby pan również odebrał się od nich, bo piszecie razem mądrze, tylko bez PiS-u i bez Platformy. Dziękuję. Może pan postaw, teraz jako pierwszy. Ja, proszę państwa, powiedziałem już wielokrotnie, że jako przyszły prezydent Gniezna, jeśli mieszkańcy tak zdecydują, będę współpracował z każdym, ze wszystkimi, którzy będą mieli swoich reprezentantów w Radzie Miasta, bo to będą wybrani przez mieszkańców Gniezna radni, którzy mają działać dla dobra naszego miasta. I dlatego nie widzę żadnych problemów z tym, żeby na przykład współpracować z radnymi Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jeśli będą mieli dobre propozycje dla Gniezna. Nie widzę żadnego problemu. Ze wszystkimi, którzy coś dobrego dla naszego miasta chcą zrobić, ja będę współpracował. Dziękuję. Może to pytanie dotyczące hasła, bo najbardziej to z tych czterech osób siedzących do mnie się tyczy. To znaczy, nie jest to hasło mojej kampanii wyborczej, bo pan poseł dobrze wie, że jest jedną parą, mówimy o nowoczesności, w sensie zmian w kierunku nowoczesnego miasta. Ale powiem panu tak. Rozmawiałem z Krzysztofem Ostrowskim na temat tego hasła, które się pojawiło ostatnio. Uważam, że miał, bo taką miał myśl. Chciał pokazać, że ziemia gnieźnieńska nie jest stricte partią polityczną. Tak? Pan też dobrze wie, że ja nie jestem członkiem ziemi gnieźnieńskiej. Tak samo jak przed 4 lat nie byłem członkiem PiS-u i tak dalej. Tylko no, jakaś współpraca była nawiązywana po prawej stronie w kierunku tego, żeby razem pewne rzeczy budować. Nie zawsze to wychodzi, ale ta kampania pomimo wszystko pokazuje, że jednak jest bardzo duża zdolność koalicyjna. I wydaje mi się, że to hasło, które się pojawiło przed te 2 dni ostatnie, nie powinno tego zburzyć. Krzysztofowi Ostrowskiemu, z tego co rozmawiałem z nim, chodziło o to, żeby pokazać, że nie tylko są partie polityczne w wyborach samorządowych, ale są także stowarzyszenia. Nie pojawiła się tam nazwa Stowarzyszenie Wielkopolanie. Tak? Wymieniono tylko partię. No właściwie jeszcze powinna być SLD. Ona jest też silną partią na rynku politycznym. I PSL. Ale tu w Gnieźnie jakby mniej się liczył. I właśnie chodzi o to, żeby dać pewnego rodzaju odpór temu, że z jednej strony mówi się o samorządzie. A pan poseł dobrze wie, bo przecież już tyle lat jest zaangażowany w działalność polityczną i samorządową, że najistotniejsze jest przy tych wyborach, żeby stawiać na ludzi. Właśnie nie na szyby. Szczyty powinny być tutaj na drugim miejscu, bo współpraca jest najważniejsza. I pan poseł też widzi, że tą kampanię, którą prowadzę jako kampanię prezydencką ze strony Roberta Kapła, ona nie jest kampanią agresywną. Czasami polemizuje, czasami się wypowiada. Także z panem polemizowałem na jednym z portali. I to właśnie na tym powinno mi polegać. Pan też dobrze wie, że za poprzedniej kadencji, kiedy chodziło o ludzi, kiedy żeśmy tworzyli uchwałę o sprzedaży mieszkań, to sztandarowo moją uchwałę, którą się chwalę, bo mam prawo się nie chwalić. To przecież z wami żeśmy współpracowali, ale także z ziemią gnieźnieńską. I się okazało, że można współpracować i dzisiaj jesteśmy wszyscy zadowoleni, że jednak mieszkania poszły w prywatne ręce, bo lepiej są zarządzane przez ludzi. I to świadczy o tym, że jestem skłonny nie tylko do kompromisu, ale do tego, żeby razem działać i wspólnie pracować.
A kampania wyborcza ma swoje prawa. I teraz to hasło. Intencją Krzysztofa Ostrowskiego było pokazanie, że jednak nie jest to stricte partia. Ziemia Gnieźnieńska idzie jakby w innym tutaj kontekście. Dlatego tak to tłumaczę. I nie chciałbym, żeby właśnie pojawienie się tego hasła, bo to chyba mocno nie pozostanie w świadomości społeczeństwa, to są ostatnie dwa dni, nie zburzyło zdolności koalicyjnej, tak jakby tu siedzimy, ale także możliwości współpracy z Lewicą, jeżeli chodzi o podejmowanie dobrych decyzji. Bo dla Gniezna to, co mówi prezydent,